Wir wollen lesen aus Philipper 3 und 4. Przeczytajmy z listu do Filipian z 3 i 4 rozdziału. Aus Philipper 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 4. Przeczytamy z listu do Filipian 3 rozdział od 1 do ostatniego wiersza i 4 rozdział od 1 do 4. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to wam i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się.
Der Brief an die Philipper ist ein Brief der Erfahrung. List do Filipian jest listem doświadczeń. Paulus schreibt ihn an die Philipper und lässt sie teilhaben an seinen Erfahrungen, die er gemacht hat auf dem Weg mit dem Herrn Jesus. Paweł pisze do Filipian i on pozwala im, aby byli uczestnikami jego doświadczeń, jakie on poczynił na drodze naśladownictwa Chrystusa. Aber diese Erfahrungen sind nicht Erfahrungen, die nur ein Apostel machen kann. Ale te doświadczenia to nie tylko doświadczenia, które przeszedł ten jedyny apostoł. Nicht jeder gläubige Christ macht tatsächlich diese Erfahrung. I nie każdy wierzący chrześcijanin w rzeczywistości te doświadczenia przechodzi. Aber diese Erfahrungen sind möglich für jeden glaubenden Christen. Ale tego rodzaju doświadczenia możliwe są dla każdego chrześcijanina. Der Geist Gottes möchte diesen Brief gerne benutzen, damit wir auch mehr diese Erfahrungen machen. A Duch Boży chciałby tak bardzo ten list właśnie w tym celu wykorzystać, abyśmy i my w naszym życiu tego rodzaju doświadczeń doświadczyli. Deswegen haben wir auch gelesen, dass Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Dlatego żeśmy też czytali, że Paweł tutaj wzywa ich do tego, bądźcie naśladowcami moimi. Es ist hilfreich, zwischen den Büchern aus dem Neuen Testament eine Parallele zum Alten Testament zu suchen. Jest to zawsze bardzo rzeczą pomocną, jeżeli szukamy miejsc porównywalnych z Starego Testamentu, gdy rozważamy księgi Nowego Testamentu. Wenn wir den Kolosserbrief lesen, i gdy czytamy list do Kolosan, dann denken wir an Israel am Anfang vom Buch Josua. To na pewno pomyślimy od razu o Izraelu, który znajdował się na początku Księgi Jozuego. Durch den Jordan gezogen, übernachten sie in Gilgal. Oni przeszli przez Jordan i przenocowali w Gilgal. Vor ihnen liegt das Land. Przed nimi znajdował się obiecany kraj. Und so sieht der Kolosserbrief den Gläubigen. I w taki sam sposób wygląda też i list do Kolosan i w ten sposób może być widziany przez wierzących. Durch den Jordan gezogen, mit Christus gestorben. Przejść przez Jordan to oznacza razem z Chrystusem umrzeć. Aber der Blick nach oben auf das Land, das vor ihm liegt. Ale spojrzenie jest skierowane w górę i na ten kraj, który jest teraz przed nami. Sinnet auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Myślcie, rozważajcie to, co jest w górze, tam, gdzie przebywa teraz Chrystus. Wenn wir den Epheserbrief lesen, gdy czytamy list do Efezjan, dann denken wir an Israel im hinteren Teil des Buches Josua. To myślimy o Izraelu, który jest opisany w końcowej części Księgi Jozuego. Gott hat es ihnen geschenkt, dass sie das Land zu einem Teil in Besitz nahmen. Bóg im już to podarował, że pewną część tego obiecanego kraju objęli w posiadanie. Und im Epheserbrief da werden wir gesehen als solche, die jetzt schon in Christus mitsitzen in den himmlischen Örtern. I w liście do Efezjan jesteśmy właśnie my widzieni jako tacy, którzy jesteśmy razem z Chrystusem uczestnikami tych niebiańskich błogosławieństw. Alle geistlichen Segnungen sind uns geschenkt in dem Herrn Jesus. Wszystkie duchowe błogosławieństwa zostały nam podarowane w Panu Jezusie. Wir dürfen sie kennen und genießen. I my możemy je teraz znać i możemy z nich korzystać. Wenn wir den Philipperbrief lesen, a gdy czytamy list do Filipian, denken wir an das fünfte Buch Mose. To możemy pomyśleć bezwiednie o piątej księdze Mojżeszowej. Da blickt Mose zurück auf den Weg, den Gott sein Volk geführt hat. Tam w tej księdze czytamy o tym, jak Mojżesz spogląda wstecz na całą drogę, jaką Bóg ich prowadził. Mose hat in dieser Aufgabe Führer des Volkes zu sein viele Erfahrungen mit seinem Gott gemacht. Mojżesz jako przywódca tego narodu poczynił wiele różnorodnych doświadczeń razem ze swoim Bogiem. Und er kann rückblickend sagen, der Fels vollkommen ist sein Tun. I on spoglądając wstecz mógł to zaświadczyć, skała, doskonałe jest jego dzieło. Alle seine Wege sind recht. Wszystkie jego drogi są prawe.
Paulus zeigt uns aber hier nicht nur den Blick zurück. Paweł nie tylko pokazuje nam to spojrzenie wstecz. Er hat viele Erfahrungen mit seinem Herrn gemacht. On również poczynił wiele różnych przeżyć, doświadczeń ze swoim Panem. Aber er zeigt uns den Blick nach vorne und nach oben. Ale on swoje spojrzenie pokazuje nam do przodu i w górę. Und dieser Blick ist der Schlüssel dafür, dass wir auch Erfahrungen mit Gott machen auf unserem Weg als gläubige Christen. I to spojrzenie jest również kluczem do tego, abyśmy my na naszej drodze życia poczynili doświadczenia razem z naszym Bogiem i Chrystusem. Die Verse, die wir gelesen haben, beginnen mit Freude. Wiersze, które żeśmy przeczytali, rozpoczynają się od radości. Und sie enden mit Freude. I one kończą się też wezwaniem do radości. Darum hatten wir gebeten am Anfang unseres Zusammenseins. O to żeśmy też im prosili w modlitwie na początku naszego zgromadzenia. Dass wir mehr diese Freude, von der hier die Rede ist, erleben und genießen. Abyśmy więcej mogli korzystać i cieszyć się tą radością, o której jest tutaj mowa. Was ist das für eine Freude? Cóż to za rodzaj radości? Paulus schrieb diesen Brief aus dem Gefängnis. Musimy wiedzieć, że Paweł pisał ten list, siedząc w więzieniu. Da war er nicht in guten äußeren Umständen. Nie przebywał w dobrych, zewnętrznych okolicznościach. Aber diese Freude ist nicht abhängig von äußeren Umständen. Ale my musimy wiedzieć, że ta radość nie jest zależna od tych dobrych, zewnętrznych okoliczności. Diese Freude ist eine Freude im Herrn. Ta radość to jest radość w Panu. Und diese Freude, die dürfen wir kennen und genießen, unabhängig von den Umständen. I tą radość my możemy znać i możemy z niej korzystać, niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujemy. Zwischen diesen Ermutigungen, sich zu freuen im Herrn, werden vier Gefahren beschrieben. Wśród tych zachęt, aby cieszyć się razem z Panem, opisane mamy tutaj cztery niebezpieczeństwa. Vier Gefahren, die diese Freude rauben können. Cztery niebezpieczeństwa, które mogą nas obrabować z tej radości. Die erste Gefahr in Vers 1 bis Vers 3. Pierwsze niebezpieczeństwo opisane w wierszach od 1 do 3. Da waren böse Arbeiter tätig unter den Philippern. Okazuje się, że źli pracownicy w zakresie duchowym byli czynni wśród Filipian. Solche, die wieder Gedanken des Judentums zu den gläubigen Christen bringen wollten. Byli to ludzie, którzy znowu chcieli wprowadzać myśli związane z żydostwem w krąg ludzi wierzących. Die das Evangelium des im Herrn Jesus vermischten mit diesen Elementen des Judentums. Którzy zaczęli mieszać Ewangelię z elementami pochodzącymi z żydostwa. Das ist eine Gefahr, die Freude rauben kann. Jest to takie niebezpieczeństwo, że ono może nam zrabować tą radość. Dann ab Vers 5 bis Vers 16. A następnie od wiersza 5 do 16. Da beginnt Paulus zu zeigen, dass es das Vertrauen auf das anständige Fleisch gibt. To Paweł nam tutaj pokazuje to niebezpieczeństwo, że możemy pokładać nasze zaufanie w naszym porządnym ciele. Und dieses Vertrauen auf das anständige oder religiöse Fleisch ist eine Gefahr, die die Freude rauben kann. I to zaufanie w tym porządne, albo można powiedzieć religijne nasze ciało jest też takim niebezpieczeństwem, które może nas pozbawić radości. Die dritte Gefahr in Vers 17 bis Vers 21. Trzecie niebezpieczeństwo opisane w wierszach od 17 do 21. Da spricht Paulus von solchen, die Feinde des Kreuzes Christi sind. To Paweł tutaj pisze o takich, którzy stali się nieprzyjaciółmi Krzyża Chrystusowego. Es sind Bekenner, die kein Leben aus Gott haben hier. To chodzi o wyznawców, którzy nie posiadają prawdziwego życia z Boga. Sie sind ausgerichtet auf das Irdische. To są ludzie, którzy są tylko ukierunkowani na rzeczy czysto ziemskie. Sie wollen Genuss haben hier auf der Erde. Oni chcą się dobrze urządzić i mieć radość tutaj na ziemi. Ihr Gott ist der Bauch. Ich Bogiem to ich własny brzuch.
Das ist eine Gefahr, die diese Freude im Herrn rauben kann. Jest to też niebezpieczeństwo, które może nam zrabować tą radość w Panu. Dann steht in Kapitel 4, Vers 1 bis 3 eine vierte Gefahr. A następnie w czwartym rozdziale od pierwszego do trzeciego wiersza mamy opisane czwarte niebezpieczeństwo. Und das ist fehlende Gleichgesinntheit unter Glaubensgeschwistern. To jest właśnie opisany brak jednomyślności i jednakowego usposobienia wśród wierzących. Diese Gefahren waren für die Philipper Realität. Te rodzaje niebezpieczeństw były dla Filipian rzeczą realną. Diese Gefahren, die gibt es auch heute. Ale te niebezpieczeństwa są również też i w dzisiejszych czasach. Wir wollen uns die Verse ein wenig anschauen. I dlatego chcemy się bliżej przyjrzeć tym wierszom. Und dafür daraus lernen, vor diesen Gefahren vorsichtig zu sein. I z tego się nauczyć, jak możemy być ostrożnymi, aby nie wpaść w tego rodzaju niebezpieczeństwa. Paulus schreibt diesen Brüdern, diesen Geschwistern in Philippi, freut euch in dem Herrn. Paweł napisał do tych wierzących w mieście Filipi, radujcie się w Panu. Er sagt, euch dasselbe zu schreiben, das ist nicht lästig für mich. Pisać do was jedno i to samo, to nie jest dla mnie jakąś uciążliwą czynnością. Er lebte in dieser Freude im Herrn. Dlatego, że on ciągle żył w tej radości w Panu. Und diese Freude wünschte er von Herzen allen Gläubigen. I on właśnie tą radość życzył z całego serca wszystkim wierzącym. Deswegen war es für ihn nicht lästig, ihnen das zu schreiben. I to nie było dla niego niczym ciężkim, żeby jeszcze raz na ten temat napisać. Aber für die Philipper würde es zur Sicherheit dienen. A to, co napisze, to na pewno będzie dla Filipian zabezpieczeniem. Auch für uns bedeutet sich im Herrn freuen Sicherheit. Również i dla nas to oznacza cieszyć się w Panu, to jest bezpieczeństwo. Wir haben an das Buch Nehemia gedacht. Pomyśleliśmy również też i o księdze Nehemiasza. Die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. Tam czytamy, radość w Panu jest mocą waszą. So vieles kommt an uns heran in unserem täglichen Leben. A przecież tak wiele różnych rzeczy nas atakuje w naszym codziennym życiu. Im Buch Nehemia, da hätte die Zerstörung Jerusalems den Nehemia verzagt machen können. W tej księdze Nehemiasza opisany jest stan zburzonej Jerozolimy. I gdy on to obejrzał, to na pewno mógł zwątpić, widząc te gruzy. Da hätte der Widerstand von außen den Mut nehmen können. A dodatkowo sprzeciwy wrogów ich z zewnątrz dodatkowo mogły pozbawić go tej odwagi odbudowywania. Da hätten die Schwierigkeiten im Inneren und der traurige Zustand der Zurückgekehrten mutlos machen können. Ale również też i trudności wewnątrz nich, którzy wrócili z niewoli babilońskiej i ten smutny duchowy ich stan mógł go też pozbawić z radości i zniechęcić go. Aber dann öffnen Sie das Wort Gottes, das Gesetz. Dann öffnen Sie das Gesetz. Ale wtedy oni otworzyli Słowo Boże, czyli zakon. Dann finden Sie darin die Gedanken Gottes. I tam w nim znaleźli zapisane myśli Boże. Und dann erleben Sie den Segen, den Gott geben möchte. I oni doświadczyli tego błogosławieństwa, które Bóg chciał im darować. Das, was Gott ihnen zum Essen und zum Genießen gibt. To właśnie wszystko, co Bóg im dał do spożywania i do cieszenia się, rozsmakowania się w nim. Und dann dürfen Sie diese Stärke in der Freude an dem Herrn erleben. I oni mogli teraz doświadczyć tej mocy w Panu. Das gibt Sicherheit. A to daje właśnie zabezpieczenie. Woanders finden wir Sicherheit als bei dem Herrn Jesus. Gdzież indziej moglibyśmy znaleźć bezpieczeństwo, jak nie właśnie tylko u Pana Jezusa? Es gibt keine Sicherheit hier auf dieser Erde und in dieser Welt. Bo nie ma tutaj na tej ziemi i w całym świecie miejsca, które by było bezpieczne. Es gibt auch keine Sicherheit in uns selbst. Nawet nie ma bezpiecznego miejsca w nas samych.
Aber sich in dem Herrn freuen, das gibt Sicherheit. Ale cieszyć się w Panu, to daje nam zabezpieczenie. Paulus kommt jetzt auf die erste Gefahr zu sprechen. I Paweł teraz zaczyna mówić na temat tego pierwszego niebezpieczeństwa. Das sind diese bösen Arbeiter, die Elemente des Judentums unter die Gläubigen bringen wollten. Chodzi tutaj o tych złych współpracowników, którzy te elementy żydowskie chcieli wprowadzić do życia wierzących ludzi. Er nennt sie Hunde. Hunde waren unreine Tiere. On nazywa ich tutaj psami, a psy to zwierzęta nieczyste. Das zeigt, was diese Arbeiter sind in sich selbst, unrein. A to wszystko wskazuje, jakiego rodzaju pracownikami są ci, którzy to szkodzą, jak bardzo nieczystymi oni sami w sobie są. Dann nennt er sie böse Arbeiter. Następnie nazywa ich złymi współpracownikami. Das zeigt ihren Charakter und auch den Charakter ihres Arbeitens. To wskazuje na ich charakter, ale również i na charakter ich pracy. Und dann sagt er, seht auf die Zerschneidung. Ale również też i do nich zwraca się, patrzcie też i na te rozdwojenia. Das ist das Ergebnis ihres Bemühens, Zerstörung. Taki jest właśnie skutek ich wysiłków, że powstają rozdwojenia wśród wierzących. Aber dann lenkt er den Blick auf das Teil, das ein wahrer Gläubiger besitzen darf. Er lenkt den Blick auf das Teil, das ein wahrer Gläubiger besitzt. On również też zwraca ich spojrzenie na tą cząstkę, jaką może posiadać prawdziwy wierzący. Und er stellt sich selbst vor, i siebie samego teraz przedstawia, mit denen er gearbeitet hat, i przedstawia tych, którzy razem z nim współpracowali. Denn wir sind die Beschneidung. Bo my jesteśmy tymi, którzy jesteśmy obrzezani. Und er meint nicht die äußere Beschneidung als Zeichen des Bundes, den Gott mit den Juden geschlossen hatte. I on tutaj nie ma na myśli tego zewnętrznego obrzezania, jako tego znaku, jaki Bóg zarządził, znaku przymierza pomiędzy Bogiem a Żydami. Er meint die wahre Beschneidung. On ma na myśli tutaj prawdziwe obrzezanie, trzeci wiersz. Mit Christus gestorben. Mianowicie, że to oznacza być zmarłym razem z Chrystusem. Und dann zeigt er drei Merkmale dieser mit Christus gestorbenen wahren Arbeiter. I pokazuje trzy cechy tych prawdziwych współpracowników, którzy są określeni jako ci, którzy zmarli razem z Chrystusem. Wir dienen Gott durch den Geist. My służymy Bogu przez Ducha albo w Duchu. Das ist kein Leben nach dem Gesetz. I to oznacza, że nie prowadzimy życie według zakonu. Das ist keine gesetzliche Haltung. To nie jest nastawienie zakonne. Das ist ein Dienst, Gott dienen im Geist. To jest służba, to jest służenie Bogu w Duchu. Gottesdienst ausüben in der Kraft des Geistes Gottes. Wykonywać tą służbę Bogu w tej mocy Ducha Bożego. Das zweite, wir rühmen uns Christi Jesu. A następnie w drugiej połowie trzeciego wiersza i chlubimy się w Chrystusie Jezusie. Wer Vorschriften halten will, der sucht etwas zum Rühmen für sich selbst. A kto chce przestrzegać różnorodnych przepisów, ten poszukuje sposobu i możliwości chlubienia się samemu w sobie. Aber Paulus sagt, wir haben gar keinen Ruhm in uns selbst. Ale Paweł mówi, my nie mamy sami w sobie żadnej przyczyny do chwały. Aber wir rühmen uns in Christus Jesus. Ale my chlubimy się w Chrystusie Jezusie. Und dann das dritte, wir vertrauen nicht auf Fleisch. I trzecia, następna rzecz, a w ciele ufności nie pokładamy. Der Grundsatz des Gesetzes beruht auf eigenem Tun. Zasada zakonu opiera się o własne czyny. Dann liegt das, ruht das Vertrauen auf dem, was man selbst getan hat, auf den eigenen Werken. I tutaj nacisk położony jest na to zaufanie, na swoje własne uczynki. Aber Paulus sagt, nein, wir vertrauen nicht auf Fleisch. A Paweł mówi, nie, my nie ufamy teraz własnemu, naszemu ciału. Nicht auf uns selbst und auch nicht auf andere.
Nie ufamy ani samemu sobie, ani nie ufamy innym. Wir vertrauen auf Gott. Czyli my nie pokładamy tej ufności na samym sobie ani innych. My ufamy teraz Bogu. Das hier ist die erste Gefahr, die Freude im Herrn rauben kann. I to jest właśnie te pierwsze niebezpieczeństwo, które może nam tą radość w Panu zrabować. Ist das für uns auch noch Realität? Czy coś takiego jest też i dla nas rzeczą realną? Es gibt keine Lehrer, die jüdische Elemente hereinbringen wollen, oder? Czy nie ma takich nauk, które chcą wprowadzić te żydowskie elementy? Jak myślicie? Aber wenn wir versuchen, nach einem Grundsatz des Gesetzes zu leben, ale jeżeli my będziemy próbowali żyć według przepisów zakonu, wenn wir versuchen, in eigener Kraft ein Leben zur Ehre Gottes zu führen, jeżeli będziemy próbowali we własnej sile prowadzić życie ku chwale Bożej, dann ist das die gleiche Gefahr wie hier bei den Philippern. To będziemy w tym samym niebezpieczeństwie, w jakim znaleźli się Filipianie. Wie dürfen wir stattdessen leben? Ale my zamiast tak, to możemy żyć in der Ausrichtung auf den Herrn Jesus. Kierując nasze spojrzenie na Chrystusa. In der Beschäftigung mit ihm Nahrung finden. I zajmując się nim, możemy znaleźć w tym pożywienie dla siebie. Und von ihm alles erwarten. I możemy wszystko od niego oczekiwać. So können wir uns freuen im Herrn. I tak możemy cieszyć się w Panu. Paulus sagt jetzt: Ich hätte auch Anlass auf Fleisch zu vertrauen. Paweł mówi tutaj, ja miałbym wiele powodów, aby zaufać własnemu ciału. Wenn irgendein anderer Mensch sagen könnte, ja, ich habe etwas, wo ich auf Fleisch vertrauen kann. Jeśli jakikolwiek inny człowiek mógłby powiedzieć, ja mam coś, na czym mógłbym pokładać swoją ufność. Dann habe ich noch viel mehr Anlass, auf Fleisch zu vertrauen. To wiedzcie, ja mam o wiele więcej powodów, aby pokładać ufność w samym sobie. Dann zählt einige Vorzüge auf, die im Fleisch hat. I wymienia tu kilka różnych przymiotów, które były tym plusem w jego własnym ciele. Vorzüge, die seine Herkunft betreffen. Były to Vorzüge. Zalety może, tak. Zalety, które można było oprzeć, które pochodziły z jego pochodzenia jako człowieka. Er war vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern. On był z pokolenia izraelskiego, Benjaminitą, Hebrajczykiem z Hebrajczyków. Vorzüge, was seine Ausbildung angeht. I zalety, jeżeli chodzi o jego własne wykształcenie. Vorzüge, was seine Strenge angeht. A nawet i te zalety, jeżeli chodzi o jego takie ostre przestrzeganie zakonu. Er war immerhin ein Pharisäer. Bo on był przecież faryzeuszem. Vorzüge, was den Eifer oder den Fleiß angeht. Ale również też i zalety, jeżeli chodzi o jego cielesną pilność i gorliwość. Er war ein Verfolger der Versammlung. On był prześladowcą zgromadzenia. Auch Vorzüge, was das Ansehen anging. Również też, jeśli chodzi o te zalety dotyczące tego uznania, jakim on się cieszył. Was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, untadelig befunden. A co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Das wären Anlasspunkte gewesen, auf Fleisch zu vertrauen. O, jak wiele tu jest punktów, które pozwalają, aby on pokładał ufność swoją we własnym ciele. Doch dann kommt in Vers 7 am Anfang dieses Aber. Ale jednak na początku siódmego wiersza czytamy te znamienne słówko ale. Vertrauen auf das Fleisch raubt die Freude im Herrn. Zaufać własnemu ciału to pozbawić się radości w Panu. Auf Fleisch vertrauen bedeutet ausgerichtet sein auf sich selbst oder vielleicht auf andere. Zaufać ciału to zaufać samemu sobie albo zaufać też innym ludziom. Aber das ist nicht Freude im Herrn. Ale to właśnie nie jest radością w Panu. Man hat in diesem Moment
Wo Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, damals hieß er noch Saulus. I pomyślmy o tym momencie, gdy Paweł znajdował się w drodze do Damaszku, wtedy jeszcze nazywał się Saul. Da hat diese Veränderung stattgefunden. I tam nastąpiła zmiana w jego życiu. Und diese Veränderung, die wurde deshalb bei diesem Mann verursacht, weil er Christus in der Herrlichkeit gesehen hat. A ta zmiana była spowodowana tym, że on zobaczył Chrystusa w jego chwale. Ein helles Licht umstrahlte ihn. Gdyż wielka światłość ogarnęła go. Vor dieser Herrlichkeit, die er sah, fiel er zu Boden. I z powodu tej światłości on został rzucony na ziemię. Er konnte nicht mehr sehen. A nawet został oślepiony nią. Aber er hörte eine Stimme. I on tylko usłyszał ten głos. Dann hat er diese erste Frage, wer bist du, Herr? I on sam postawił też pytanie, kim ty jesteś, Panie? Dann hört er diese Antwort, ich bin Jesus. I usłyszał tą odpowiedź, ja jestem Jezus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja jestem Jezus, ten, którego ty prześladujesz. Ich bin der verherrlichte Mensch zu Rechten Gottes. Ja jestem tym uwielbionym człowiekiem po prawicy Bożej. Gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Jestem ukoronowany chwałą i wspaniałością. Gerade hast du etwas von dieser meiner Herrlichkeit gesehen und die hat dich umgeworfen. Właśnie przed chwilą zobaczyłeś cząstkę mojej chwały, która rzuciła cię o ziemię. Und ich bin so eng verbunden mit denen, die zu mir gehören auf dieser Erde. A ja tak bardzo ściśle jestem powiązany z tymi, którzy do mnie należą i żyją na tej ziemi. Wenn du sie verfolgst, dann verfolgst du mich. Jeżeli ty ich prześladujesz, to prześladujesz mnie. Und dieser Moment, der in dem Leben von Saulus diese Veränderung hervorgerufen hat. I ta chwila, która wywołała w życiu Saula tak wielką przemianę, der hat einen Eindruck in seinem Leben hinterlassen, która zostawiła tak wielkie wrażenie w całym jego życiu. Und dieser Eindruck, der ist nie verblasst. I to tak wielkie wrażenie, które nigdy nie zblakło. Wenn er von dieser Begegnung mit dem verherrlichten Herrn spricht. Bo gdy on przemawiał i mówił o tym spotkaniu z tym uwielbionym Panem, dann haben wir den Eindruck, dass das Empfinden für die Herrlichkeit, die er da gesehen hat, bei ihm immer größer wurde. To jesteśmy pod takim wrażeniem, że te odczucie tej chwały, którą on tam zobaczył, stawało się w nim coraz to większe. Bis er schließlich sagt, ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. A na koniec tych opowieści wielokrotnych, w ostatniej tej opowieści powiedział, był to blask, który wielokrotnie przewyższa blask słońca. Doch hier finden wir das. I też tutaj to znajdujemy. Er sagt einmal, ich habe um Christi willen alles für Verlust geachtet. A on tutaj napisał, ja z powodu Chrystusa wszystko potraktowałem za szkodę. Aber das hatte Bestand in seinem Leben. Ale to było rzeczą trwałą w jego życiu. Das wirkte fort. Bo ta rzecz dalej w jego życiu działała. In Vers 8 lesen wir, ich achte auch alles für Verlust. I w wierszu 8 czytamy, że ja to wszystko teraz uznałem za szkodę. Nicht nur damals, vor den Toren von Damaskus war das Wirklichkeit für mich. Nie tylko wtedy, przed bramami Damaszku stało się to dla mnie rzeczywistością. Es ist immer noch so. Nie, to dalej trwa tak. Auch Jahre, nachdem ich den Herrn Jesus gesehen habe. Nawet wiele lat po tym, gdy ja Pana Jezusa widziałem. Jetzt sehen wir, wie diese Person den Apostel ganz ausgefüllt hat. I tu widzimy, jak ta osoba wypełniła tego apostoła. Alles, was vorher Gewinn für ihn war, war jetzt Verlust für ihn. Co wcześniej było dla niego jakimkolwiek zyskiem, teraz było dla niego tylko i wyłącznie stratą i szkodą. Warum Verlust? Dlaczego to była strata dla niego? Weil es ihn hindert, den Herrn Jesus zu erfassen. Dlatego, że to mu przeszkadzało w pełni objąć, pojąć Chrystusa. Alles, was ihn hindern würde, den Herrn Jesus mehr zu erfassen und besser kennenzulernen,
Das hielt er für Verlust. Wszystko to, co by mu przeszkadzało Pana Jezusa lepiej pojąć, lepiej poznać, to wszystko to traktował za szkodę. Er achtete diese Dinge aber auch für Dreck. Ale nie tylko to, on te rzeczy traktował również też i za śmiecie. Warum achtete er sie für Dreck? Dlaczego traktował je jako śmiecie? In dem Licht der Herrlichkeit dieser Person des Herrn Jesus erschienen sie einfach wie Dreck. Bo w światłości tej wspaniałej osoby Pana Jezusa one się okazywały jak śmieci. Die Erkenntnis des Herrn Jesus, Christi Jesus seines Herrn, die war für ihn so vortrefflich. Poznanie Chrystusa, Jezusa Chrystusa, jego Pana, miało tak coraz to większe dla niego znaczenie. So viel besser als alles andere. I tak o wiele lepsze niż wszystko inne. Dass er alles dafür für Verlust und Dreck achtete. Że on wszystko to potraktował za stratę i za śmieci. Für ihn hatte er alles eingebüßt. On zrezygnował z tego wszystkiego dla niego. War sein Leben dadurch ärmer geworden? Czy jego życie z tego powodu stało się bardziej ubogie? Nein, sein Leben war dadurch erst richtig reich geworden. Nie, jego życie z tego powodu naprawdę teraz stało się życiem bogatym. Er tat das weg. On to odłożył na bok. Damit ich Christus gewinne am Ende von Vers 8. Abym ja teraz pozyskał Chrystusa. Pod koniec wiersza 8 tak czytamy. Paulus denkt am Ende von Vers 8 an das Ziel seines Weges. Pod koniec tego wiersza właśnie Paweł myśli o tym końcu jego życia. Christus gewinnen, da wo er jetzt ist. Pozyskać Chrystusa takim, jakim on teraz tam jest w górze. Als verherrlichter Mensch zu Rechten Gottes. Jako uwielbiony człowiek po prawicy Bożej. Der Mann des Wohlgefallens Gottes. Ten mąż, w którym Bóg znalazł całe swoje upodobanie. An ihm hatte er auch Wohlgefallen. I w nim znalazł swoje upodobanie. Und ihn wollte er gewinnen. I Paweł chciał go teraz w pełni pozyskać. Er streckte sich aus nach dem Ziel seines Weges. I on teraz zdążał do celu swojej drogi. Wo er bei Christus sein würde. On się wysilał, aby tam zdążać, tam gdzie jest Chrystus. Dort würde er ihn ganz gewinnen. Tam w pełni on go pozyska. Da wollte er in ihm gefunden werden. I on sam chciał być w nim znaleziony. Merken wir, wie kein Raum mehr bleibt für Vertrauen auf Fleisch. Czy zauważamy to, że nie pozostaje tutaj ani troszeczkę miejsca na zaufanie we własne ciało? Nein, in ihm erfunden. Nie, chodzi o to, aby być znalezionym w nim. So werden wir einmal dort am Ziel sein und Christus gewinnen. Gdy i my kiedyś będziemy u celu i pozyskamy Chrystusa. Da sagt er, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist. I on tu dalej mówi, nie, to nie chodzi o to, że ja mam swoją własną sprawiedliwość, która pochodzi z zakonu albo oparta jest o zakon. Was diese Gerechtigkeit betrifft, war er für untadelig befunden. Bo jeżeli chodzi o tą sprawiedliwość, to on w życiu swoim był znaleziony jako nienaganny. Aber vor dem, was es in dem Herrn Jesus gibt, war diese Gerechtigkeit wie ein schmutziges Kleid. Ale w obliczu tego, którego on chciał pozyskać, to jego własna teraz cielesna sprawiedliwość była jak skalana szata. Im Alten Testament gibt es diesen Vers. W Starym Testamencie jest taki wiersz. Ich weiß gerade nicht, wo er steht. Akurat nie przypomina mi się, gdzie on jest napisany. Aber da steht, deine Gerechtigkeiten sind wie ein unflätiges Kleid. Ale tam jest napisane, twoja cała sprawiedliwość jest jak właśnie brudna, skalana szata. Bitte. Jesaja 64, Vers 5. Księga Izajasza, 64, rozdział, 5 wiersz. Den ersten Teil. Pierwsza połowa.
Izajasza 65 rozdział, pierwsza połowa 5 wiersza. Mówią: trzymaj się z dala, nie zbliżaj się do mnie, bo mógłbym cię zetknąć ze świętym. 64, Vers 5. Und alle unsere Gerechtigkeiten wie ein unflätiges Kleid. Richtig. Który to jest Vers polski? Welcher? Sechste? Der sechste Vers bei euch. 64 rozdział Izajasza, 6 wiersz. To jest przesunięcie jednego wiersza, a ja się pomyliłem o jeden rozdział. Także 64 rozdział, 6 wiersz. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Nicht die Ungerechtigkeiten werden wie ein unflätiges Kleid gesehen. Nie, niesprawiedliwości będą są tutaj widziane jako ta szata splugawiona. Nein, die Gerechtigkeiten sind vor Gott wie ein unflätiges Kleid. Nie, to nasza sprawiedliwość przed Bogiem wygląda tak jak splugawiona szata. Und Paulus sagt hier in Philipper 3, Vers 9. A Paweł napisał w trzecim rozdziale, w dziewiątym wierszu listu do Filipian. Ich will nicht meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Ja nie chcę mojej własnej sprawiedliwości opartej na zakonie. Ich habe eine viel bessere Gerechtigkeit. Ja mam o wiele lepszą sprawiedliwość. Die Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben. Tą sprawiedliwość, która się, która wywodzi się z wiary w Boga. Hier wird uns Gott als die Quelle dieser Gerechtigkeit gezeigt. Ale więcej jeszcze, Bóg tu jest pokazany jako źródło tej sprawiedliwości. Wenn wir über die Gerechtigkeit Gottes im Römerbrief nachdenken, gdy zaczniemy zastanawiać się nad sprawiedliwością Bożą opisaną w liście do Rzymian, da ist es Gerechtigkeit, die ihrem Wesen nach Gottes Gerechtigkeit ist. To tam oglądamy sprawiedliwość, która ze swojej własnej istoty jest tą sprawiedliwością Bożą. Aber hier sehen wir, dass diese Gerechtigkeit ihre Quelle in Gott hat. Ale tu oglądamy w dziewiątym wierszu sprawiedliwość, która ma swoje źródło pochodzenia w Bogu. Und diese Gerechtigkeit, die gibt es nicht durch eigene Werke, sondern durch Glauben. A ta sprawiedliwość nie jest sprawiedliwością opartą o swoje własne uczynki, tylko o wiarę. Vor dieser Gerechtigkeit aus Gott durch Glauben ist die eigene Gerechtigkeit aufgrund des Gesetzes wie ein unflätiges Kleid. I ta sprawiedliwość z własnego ciała jest przed Bogiem jak ta splugawiona szata. Jetzt sagt Paulus drei Dinge, die jetzt in diesem Leben mehr kennenlernen möchte. I teraz Paweł wymienia trzy rzeczy, które on w tym życiu chciałby lepiej poznać. Christus gewinnen am Ende von Vers 8, da denkt an das Ziel. Pozyskać Chrystusa pod koniec wiersza 8, to oznacza, że on myślał o celu swojego życia. Aber in Vers 10 denkt an das heute, in diesem Leben. Ale w wierszu 10 on myśli o teraźniejszości, o swoim życiu. Er sagt, ich möchte ihn, den Herrn Jesus, Christus, diesen verherrlichten Menschen, den möchte ich erkennen. I on mówi, ja chciałbym Jego, tego uwielbionego Chrystusa, w moim własnym życiu jeszcze lepiej poznać. Jetzt schon, hier im Leben. Teraz już, tutaj, w tym życiu. Ich möchte auch die Kraft seiner Auferstehung erkennen und erleben. Ja chciałbym również też i poznać i przeżyć tą siłę Jego zmartwychwstania. Jetzt schon, hier im Leben. Już tutaj, w naszym życiu. Abraham hat auch etwas von dieser Kraft der Auferstehung erlebt. Abraham też coś doświadczył z tej mocy zmartwychwstania. Als er als schon Erstorbener doch noch den Isaak bekam. Bo on jako obumarły, jakoby zmarły, on otrzymuje jednak Izaaka. Paulus schreibt an die Epheser. A Paweł napisał do Efezjan. Die Kraft, die in dem Christus gewirkt hat, als er
aus den Toten auferweckt wurde, die wirkt in euch den Glaubenden. Ta siła, która działała i zmartwychwzbudziła Chrystusa, ta sama siła działa w was teraz wierzących. Und drittens sagt Paulus auch die Gemeinschaft seiner Leiden. A po trzecie Paweł tutaj wymienia tą społeczność w jego cierpieniach. Worum ging es diesem Apostel? O co chodziło temu apostołowi? Er wollte den Herrn Jesus besser kennenlernen. On chciał Pana Jezusa poznać jeszcze lepiej. Er wollte ihn mehr erfassen. On chciał go jeszcze bardziej pojąć. Er wollte jetzt schon in diesem Leben ihn mehr erkennen. On w tym życiu jeszcze bardziej chciał go rozpoznać. Da sagt er, wie auch mein Weg geht. I on mówi, tak jak moja droga teraz dalej przebiega. Ich bin hier im Gefängnis. Ja jestem teraz w więzieniu. Möglicherweise liegt die Verurteilung zum Tod vor mir. I prawdopodobnie będę osądzony na śmierć. Ich weiß im Vertrauen auf Gott, ich werde noch etwas bleiben, um für euch, ihr Philipper, zu dienen. Ja wiem, ufając Bogu, że będę jeszcze mógł wam, Filipianie, troszkę usłużyć. Aber wie mein Weg auch geht. Obojętnie jednak, jakby moja droga dalej przebiegała. Was ich auch hier zu erleben habe. To, co ja mam tutaj jeszcze do przeżycia na tej ziemi. Es soll alles dazu dienen, meinen Heiland und Herrn besser kennenzulernen. To wszystko ma do tego służyć, abym ja coraz to lepiej poznawał mojego Pana i Zbawiciela. Wenn es durch Leiden geht, nawet jeżeli to prowadzi przez cierpienia, dann kann ich ihn auf diesem Weg besser kennenlernen. To ja na tej drodze mogę go jeszcze lepiej poznać. Dann kann ich etwas von dieser Gemeinschaft seiner Leiden erleben. Wtedy mogę przeżywać coś z tej społeczności w jego cierpieniach. In allem darf ich die Kraft seiner Auferstehung erleben. Ja we wszystkim mogę teraz przeżywać tą moc jego zmartwychwstania. In dieser Kraft wird der innere Mensch erneuert, auch wenn der äußere verfällt. I w tej samej mocy ten wewnętrzny człowiek ciągle na nowo jest odnawiany, nawet jeżeli nasz zewnętrzny człowiek coraz to bardziej niszczeje. Mir geht es darum, Christus zu erkennen. A mnie chodzi o to, aby Chrystusa coraz to bardziej poznawać. Dann denkt Paulus wieder daran, wie sein Weg weitergeht. I Paweł tu wspomina o tym, jak jego droga dalej będzie przebiegała. Ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Aby w jakikolwiek sposób doznać mocy zmartwychwstania jego. Jetzt denkt er wieder daran, dass sein Leben dahin führen wird, einmal in Auferstehung Christus gleich zu sein. I on na to wskazuje, że jego życie będzie do tego prowadziło, żeby był uczestnikiem kiedyś tej mocy zmartwychwstania Chrystusa. Diese drei Punkte in Vers 10. Te trzy punkty zawarte w 10. wierszu. Möchte ich gerne noch verbinden mit dem Leben des Herrn Jesus hier auf der Erde. Chciałbym połączyć z życiem Pana Jezusa tutaj na tej ziemi. Da gibt es drei Begebenheiten, wo der Herr Jesus drei Jünger besonders mit sich nimmt. Były trzy takie okoliczności, w których Pan Jezus trzech uczniów w szczególny sposób ze sobą zabrał. Petrus, Johannes und Jakobus. A byli to uczniowie Piotr, Jan i Jakub. Sie dürfen in besonderer Nähe zu dem Herrn Jesus bei drei Gelegenheiten etwas Besonderes erleben. Im było dane, aby w szczególnej bliskości z Panem Jezusem trzykrotnie szczególne rzeczy przeżyć. Einmal nahm er sie mit auf den Berg der Verklärung. Raz zabrał ich ze sobą na górę przemienienia. Da sahen sie etwas von der zukünftigen Herrlichkeit des Herrn Jesus. I tam mogli zobaczyć coś z tej przyszłej chwały Pana Jezusa. Was bleibt am Ende übrig? A co na koniec im pozostało? Sie sahen niemand als Jesus allein. Czytamy tam, a nikogo więcej nie ujrzeli, jak tylko i wyłącznie Jezusa. Das möchte ich verbinden mit diesem ersten Punkt, um ihn zu erkennen. Chciałbym to połączyć z tym pierwszym punktem, żeby poznać go. Jetzt schon mehr von seiner Herrlichkeit zu verstehen. Już tutaj więcej rozumieć jego chwałę. Dann wurden sie auch mitgenommen, als der Herr Jesus die Tochter von Jairus auferweckte. A następnie tych trzech uczniów Pan Jezus zabrał ze sobą, gdy zmartwychwzbudził córeczkę Jairusa.
Das dürfen wir verbinden mit diesem zweiten Punkt, die Kraft seiner Auferstehung. To możemy połączyć z tym drugim punktem 10. wiersza, aby doznać mocy zmartwychwstania Jego. Dann nahm der Herr Jesus sie noch einmal ein Stück weiter mit als die übrigen Jünger. I jeszcze raz Pan Jezus zabrał ich kawałeczek jeszcze dalej niż pozostałych uczniów razem ze sobą. Das war im Garten Gethsemane. A mianowicie działo się to w ogrodzie Gethsemane. Er ging noch einen Steinwurf weit alleine weiter. A on oddalił się dalej, jakoby o, na odległość rzutu kamieniem. Aber diese drei konnten besonders etwas sehen von seinem ringenden Kampf. Ale tych trzech uczniów mogło szczególnie oglądać coś z tego żarliwego boju. Auch sie sind eingeschlafen. Ale niestety i oni zasnęli. Aber der Jesus möchte gerne besondere Blicke auf ihn ermöglichen. Ale Pan Jezus chciał im to umożliwić, aby mogli w szczególny sposób spojrzeć na Niego. Und Paulus hatte dieses Verlangen. I Paweł miał tego rodzaju pragnienie. Das war für ihn ein Schlüssel für Freude im Herrn. A to było dla niego właśnie tym kluczem do radości w Panu. Er spricht von der Auferstehung aus den Toten. On mówi tutaj o tym zmartwychwstaniu z umarłych. Christus ist der Anfang dieser Auferstehung, der Erstling der Entschlafenen. Chrystus jest początkiem tego zmartwychwstania. On jest tą pierwociną tych, którzy zasnęli. Dann werden ihm die Folgen, die er aus den Gräbern holen wird bei der Entrückung. A następnie będą mu towarzyszyli ci, którzy będą z martwych zbudzeni z wszystkich grobów. Dann wird er schließlich solche auferwecken, die in der Drangsalzzeit als Märtyrer gestorben sind. A następnie zostaną wzbudzeni wszyscy ci, którzy w tym okresie ucisku zostali zabici jako męczennicy. Da findet diese Auferstehung aus den Toten, die erste Auferstehung, ihren Abschluss. I te zmartwychwstanie z umarłych będzie w tym momencie miało swoje zakończenie. In Vers 12 geht Paulus weiter. W 12 wierszu Paweł przesuwa się jeszcze dalej. Er sagt, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. I mówi, ja jeszcze nie osiągnąłem tego celu. Noch bin ich hier auf dem Weg. Jeszcze tu znajduję się na tej drodze. Ich bin noch nicht vollendet. Nie jestem jeszcze dopełniony. Was das bedeutet, sehen wir gleich. A co to oznacza, to wkrótce zobaczymy. Aber ich jage diesem Ziel nach. Ale ja dążę do tego celu. Ich setze meine ganze Anstrengung und Energie da rein, zu diesem Ziel zu laufen. Ja teraz wkładam całą moją energię, aby zdążyć do tego celu. Ich möchte dieses Ziel ergreifen. Ja chciałbym pochwycić, uchwycić ten cel. Er steht vor uns wie einer, der läuft. On teraz jest nam przedstawiony jako taki, który biegnie. Und der die Hand schon ausstreckt. I taki, który już swoją dłoń wyciąga. Dann geht der Blick auf Christus. I teraz nasze spojrzenie kierowane jest na Chrystusa. Da sagt er, ich bin ja auch selbst von Christus Jesus ergriffen. I on mówi, ja sam jestem teraz pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Zu diesem Zweck, zu dieser Bestimmung, dem Ziel entgegenzulaufen, bin ich ja von dem Herrn Jesus ergriffen. Aby właśnie osiągnąć ten cel, ja zostałem teraz pochwycony przez Chrystusa. Ich strecke meine Hand aus, dieses Ziel zu erreichen. Ja już wyciągam swoją dłoń, aby dosięgnąć tego celu. Und es ist, als ob Christus, der Verherrlichte zur Rechten Gottes, diese Hand greift, um ihn zu ziehen auf diesem Weg. I to tak wygląda, jak ten Chrystus, ten Uwielbiony, wyciąga też swoją dłoń, aby chwycić za jego dłoń i ten ostatni odcinek pociągnąć do siebie. Die Braut im hohen Lied ruft, ziehe mich. Bo oblubienica w Pieśni nad Pieśniami, ona woła, pociągnij mnie za sobą. Ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. A my podążymy za tobą. Und wir dürfen das auch zu dem Herrn Jesus sagen. I my też możemy to powiedzieć do Pana Jezusa.
Aber eigentlich ist es für uns alle wahr, was für Paulus wahr ist. Ale w zasadzie to dla nas wszystkich jest już rzeczywistością, to co było też i rzeczywistością dla Pawła. Ich bin von Christus Jesus ergriffen. Ja jestem już pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Dass er da mehr zu seinem Ziel komme in unserem Leben. Chodzi o to, aby on doszedł w naszym życiu do swojego celu. Das ist unser Wunsch. Takie jest nasze życzenie. Das wäre hier der Schlüssel für Freude im Herrn. I to będzie również też i tym kluczem prowadzącym do radości w Panu. Ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Ja nie myślę o sobie samym, że ja już to pochwyciłem. Eins aber tue ich. Ale jedno jeszcze czynię. Er wollte, nein, nicht er wollte, er vergaß, was hinter ihm lag. On zapominał o wszystkim tym, co było za nim. Wir haben gesehen, er achtete es für Lust, für Verlust. Myśmy już to oglądali, że on to wszystko potraktował za szkodę, za stratę. Er achtete es für Dreck. On to potraktował za śmieci. Aber jetzt geht es noch weiter. Ale teraz on posuwa się jeszcze dalej. Er ließ es einfach hinter sich. Nie, po prostu on to zostawia za sobą. Vergessend, was da hinten liegt. Zapominając o tym wszystkim, co za mną. Das sollte gar keinen Einfluss mehr auf sein Leben haben. To wszystko nie powinno mieć żadnego wpływu na nasze życie. Er wollte auch nicht länger darüber nachdenken, wie sehr es nun Verlust oder Dreck ist. On już nawet nie chciał więcej nad tym się zastanawiać, jak bardzo to, co było za mną, dla mnie jest stratą i śmieciami. Er wollte es einfach vergessen, um dieses eine zu tun. Nie, on chciał o tym wszystkim po prostu zapomnieć i czynić tylko to jedno. Ist auch für unser Leben ein Schlüssel. Czy to jest też i dla nas kluczem naszego życia? Vergessend, was da hinten liegt. Aby zapomnieć o wszystkim tym, co jest za nami. Was das auch in deinem Leben sein mag. To może być coś, co też i może obowiązywać w twoim życiu. Bringe Gott gemäß in Ordnung, was in Ordnung zu bringen ist. Uporządkuj przed Bogiem wszystko to, co ty powinieneś przed Bogiem uporządkować. Und dann vergess, was da hinten liegt. I zapomnij o wszystkim tym, co tam znajduje się za tobą. Strecke dich aus nach dem, was vorn ist. I wyciągaj się do tego, co teraz leży przed tobą. Vor uns liegt die Herrlichkeit, die der Herr Jesus mit uns teilen wird. Przed nami znajduje się właśnie ta chwała, którą chce Pan Jezus dzielić razem z nami. Und oben erwarten wir den, dessen Herrlichkeit wir eine Ewigkeit lang anschauen werden. A w górze oczekujemy, oczekuje na nas ten, którego chwałę tak dawno już pragniemy oglądać. So jagte er das Ziel anschauend. I tak on teraz zdążał spoglądać. Na ten cel. Dieses Jagen bedeutete Kampf in der Gegenwart. A to dążenie oznacza prowadzić walkę w teraźniejszości. Aber vor ihm lag der Preis in der Zukunft. Ale przed nim znajdowała się ta nagroda w przyszłości. Der Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Do tej nagrody, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Gott hat uns berufen in eine wunderbare Stellung. To Bóg nas powołał w cudowne stanowisko. Und der volle, ungestörte Genuss dieser Stellung in der Herrlichkeit liegt vor uns. I pełnia tego korzystania z tego stanowiska to dopiero znajduje się przed nami. Diesem Ziel lief Paulus mit Energie entgegen. A Paweł teraz zdąża z pełną energią w kierunku tego celu. So viele nun vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein. Ilu nas tedy jest doskonałych, bądźmy wszyscy w ten sam sposób usposobieni. In Hebräer 9 lernen wir, dass wir mit einem Opfer auf immer da vollkommen gemacht sind. Z listu do Hebrajczyków możemy się nauczyć, że jedną ofiarą my wszyscy zostaliśmy doskonałymi uczynieni. Das ist unsere Stellung in Christus vor Gott. Takie jest nasze stanowisko w Chrystusie przed Bogiem. In Vers 12 sehen wir, wenn wir am Ziel angekommen sind, dann sind wir vollendet oder vollkommen. W wierszu 12 żeśmy oglądali, że jeżeli dojdziemy do celu, to będziemy już wtedy w pełni dopełnieni, albo można powiedzieć doskonałymi. Und hier in Vers 15 eine dritte Bedeutung von vollkommen. A w wierszu 15 trzecie znaczenie tego doskonałego.
Hier bedeutet es geistlich erwachsen. Tutaj jest to określone, że możemy być duchowo dojrzałymi. Einer, der geistlich erwachsen ist, der hat diese himmlische Berufung verstanden. Ten, kto jest duchowo dojrzałym człowiekiem, ten zrozumiał te niebiańskie powołanie. Er hat Christus als den einzigen Gegenstand seines Herzens vor sich. On ma teraz Chrystusa jako ten jedyny przedmiot uwielbienia swojego serca. Sein Lebensinhalt ist Christus und Christus allein. I jego treścią życia i zawartością jest tylko i wyłącznie Chrystus. Diese Gesinnung hat einer, der geistlich erwachsen ist, der vollkommen ist in diesem Sinn. Takie usposobienie ma ten, który jest duchowo już dorosłym. Man sagt Paulus weiter, vielleicht seid ihr noch nicht so gewachsen. Ale Paweł dalej mówi, może wy nie jesteście już na tyle dojrzałymi. Vielleicht seid ihr noch etwas anderes gesinnt. Może wy jesteście w ogóle w inny całkowicie sposób usposobieni. Hat er das Vertrauen auf Gott? Ja mam zaufanie do Boga. Gott wird euch weiter wachsen lassen. To Bóg pozwoli, żebyście dalej wzrastali. Gott wird euch das offenbaren. I Bóg wam to objawi. Gott wird euch auch so von Christus erfüllt sein lassen, dass ihr so leben möchtet. I to Bóg sprawi, żebyście byli tak Chrystusem wypełnieni, abyście mogli w pełni dla Niego żyć. Wo wir auch stehen auf der Skala des geistlichen Wachstums. Nieważne, gdzie my się znajdujemy na tej skali duchowego wzrostu. Lasst uns in diesen Fußstapfen wandeln. To chciejmy wstępować w te ślady jego stóp i za nim podążać. Lasst uns diesen Weg gehen, der zu diesem herrlichen Ziel führt. I chciejmy iść tą drogą, która prowadzi do tego wspaniałego celu. Lasst uns ihn immer schneller laufen. O, chciejmy coraz to szybciej za nim biegnąć. Dann wird Freude im Herrn Wirklichkeit in unserem Leben. I wtedy dopiero radość w Panu stanie się rzeczywistością w naszym życiu. Vers 17 bis 21, die dritte Gefahr. Od 17 do 21 wiersza mamy opisane trzecie niebezpieczeństwo. Paulus hat es schon länger gesehen. Bo Paweł już od dawna to widział. Unter die Gläubigen hatten sich solche gemischt, die nur ein Bekenntnis und kein Leben hatten. Że wśród wierzących wmieszali się tacy, którzy tylko i wyłącznie posiadali zewnętrzne wyznanie, ale nie byli wierzącymi. Jetzt waren sie offenbar geworden als solche, die Feinde des Kreuzes Christi waren. A teraz zostali objawieni jako tacy, którzy są nieprzyjaciółmi Chrystusa, Krzyża Chrystusowego. Das Kreuz ist das Zeichen größter Verachtung und Ablehnung. Krzyż jest znakiem tego, tej największej pogardy i najpełniejszego odrzucenia. Feinde des Kreuzes wollen nicht die Verachtung mit dem Herrn Jesus teilen. Tak, nieprzyjaciele krzyża nie chcą tej pogardy dzielić razem z Chrystusem. Diese Bekenner lebten ihrem eigenen Ich, ihr Gott war ihr Bauch. Sie wollten Genuss. Ci wyznawcy, oni tylko żyli dla swojego własnego ja, dla swojego Boga i ich własnego brzucha. Ihre Gesinnung ging auf das Irdische. A ich usposobienie było skierowane na te rzeczy ziemskie. Ist das nicht auch eine Gefahr für uns, dass wir viel zu sehr auf das Irdische sinnen? Czy to nie jest również i niebezpieczeństwo dla nas, że bardziej jesteśmy nastawieni na te rzeczy ziemskie? Das ist eine Gefahr, die uns die Freude im Herrn rauben kann. Ale to jest właśnie niebezpieczeństwo, które może nam zrabować tą radość w Panu. Wir müssen es verstehen. Das Kreuz auf der Erde. My musimy to zrozumieć, że ten krzyż na tej ziemi und die Herrlichkeit im Himmel, die gehören zusammen. I ta chwała w niebie, one są nierozłącznie ze sobą połączone. Wer diese Herrlichkeit des Himmels mit dem Herrn Jesus teilen möchte, kto chce być uczestnikiem tej chwały w niebie razem z Panem Jezusem, der muss verstehen, heute ist mein Platz an der Seite eines Verworfenen und Verachteten. To taki człowiek musi to zrozumieć, że dzisiaj dla mnie jest miejsce po stronie tego odrzuconego, pogardzonego Chrystusa. Auf das irdische Sinnen,
Dążyć za tym, co jest ziemskie? Das passt doch gar nicht zu unserem Bürgertum. Przecież to w ogóle nie pasuje do naszego obywatelstwa niebiańskiego. Unser Bürgertum ist doch nicht auf der Erde. Nasze obywatelstwo przecież nie jest tutaj na tej ziemi. Es ist doch in den Himmeln. Przecież my należymy do nieba. All unsere Rechte, all unsere Pflichten, unser ganzes Teil, unsere Heimat, alles im Himmel. Nasze wszystkie prawa, nasze wszystkie dążenia, nasza ojczyzna, to wszystko znajduje się w niebie. Wisst ihr, wenn ich vor einem Termin oft auf die Uhr gucke, wiecie, gdy ja mając jakiś termin do zrealizowania, bardzo często spoglądam na zegarek, dann sagt ihr typisch Deutsch. To wy powiecie, no typowy Niemiec. Immer so pünktlich. Który chce być tak zawsze punktualny. Durch mein Verhalten werde ich so erkannt. To ja po prostu swoim zachowaniem od razu zdradzam, kim jestem. Und dieser Vers hier, der zeigt uns, wie wir erkannt werden sollen. Ten wiersz właśnie nam pokazuje, w jaki sposób my możemy być rozpoznani. Als solche, die Himmelsbürger sind. Jako tacy powinniśmy być rozpoznani, którzy są obywatelami niebiańskimi. Und von dort erwarten wir den Herrn Jesus Christus als Heiland. Skąd my oczekujemy Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Er ist der Heiland unserer Seelen. On jest Zbawicielem naszych dusz. Diese Errettung der Seelen haben wir heute schon. To zbawienie dusz my posiadamy już dzisiaj. Er ist auch der Heiland auf dem Weg. On również jest Zbawicielem na naszej drodze. Aus wie vielen Schwierigkeiten hat er uns schon gerettet. Bo z jak wielu różnych trudności On nas wyratował. Er wird es auch weiter tun. I On to dalej będzie czynił. Aber wir erwarten ihn als Heiland unseres Leibes. Ale my oczekujemy Go również jako Zbawiciela ciał naszych. Bald wird er kommen. Bo On wkrótce przyjdzie. Dann wird er unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. I wtedy On te ciało niskości przemieni w takie ciało, które będzie podobne do Jego chwalebnego ciała. Auf diesen Augenblick warten wir noch. Na tą chwilę jeszcze my oczekujemy. Auf diesen Augenblick warten auch noch die Entschlafenen. Na tą chwilę oczekują jeszcze wszyscy ci, którzy wcześniej zasnęli. Diesen Leib gleichförmig mit seinem Leib der Herrlichkeit haben sie auch noch nicht. Bo oni nie posiadają jeszcze tego ciała, które jest podobne do ciała Jego uwielbionego. Aber wenn der Jesus kommt, dann wird er sie auferwecken in Unverweslichkeit. Ale gdy Pan Jezus przyjdzie, to On ich z martwych zbudzi i wprowadzi do tego, do stanu nieskażonego. Und die, die er lebend auf der Erde antrifft, die sein Eigentum sind, die wird er verwandeln. A wszystkich tych, którzy na ziemi są Jego własnością, On na żywo przemieni. Was für eine herrliche Erwartung. Jakież to jest wspaniała rzecz, która nas oczekuje. Dann wird diese Kraft wirken, die wir heute schon ein wenig erleben dürfen. I ta siła, która nas przemieni, ona już dzisiaj jest tą, która też i jest odczuwalna i do naszej dyspozycji. Mit dieser Kraft vermag er alle Dinge sich zu unterwerfen. I tą siłą, tą mocą On jest w stanie poddać nam wszystkie rzeczy. Die letzte Gefahr in unserem Abschnitt. A nas, ostatnie niebezpieczeństwo w tym przeczytanym przez nas urywku. Kapitel 4, Vers 1 bis 3. To są wiersze 4 rozdziału od 1 do 3. Da waren zwei Schwestern, die waren nicht gleichgesinnt. Czytaliśmy tam o dwóch siostrach, które nie były jednomyślne. Das kann auch bei uns eine Gefahr sein. To też i u nas może być niebezpieczeństwem. Und das kann die Freude im Herrn rauben. I to może nam zrabować radość w Panu. Da etwas ist, was zu Unstimmigkeiten führt. Bo powstaje coś, co prowadzi do niejednomyślności. Gottes Wort sagt uns hier nicht, was es war. Słowo Boże nam tutaj nie pokazuje, co to była za rzecz. Aber wir lernen etwas, wie Paulus das anspricht. Ale możemy nauczyć się coś od Pawła, w jaki sposób on tą sprawę teraz zagadnął. Erstens, er spricht die Sache, die nicht in Ordnung war, an.
Po pierwsze, widzimy, że on zwrócił tutaj swoją uwagę i słowa do, w stosunku do sprawy, która nie była w porządku. Zweitens, er spricht sie ausgewogen, unparteiisch an. Jede einzelne wird hier mit Namen genannt. A następnie on tą sprawę porusza w sposób zrównoważony, niepartyjnicki, wymieniając każdą z tych osób po imieniu. Jede einzelne wird ermahnt. A więc każda z tych osób została teraz napomniana. Drittens, er stellt das ins Licht des Herrn, gleichgesinnt sein im Herrn. A jednocześnie, po trzecie, on to stawia w świetle Pana, mówiąc, że żeby były jednomyślne w Panu. Das ist Maßstab und Maßstab und auch Kraft. A z tego jest ten, ta miara i ta siła widoczna. Viertens, er sagt, steh ihnen dabei bei. Hilf ihnen und verurteile sie nicht. A po czwarte, on im pomaga, a nie osądza. Fünftens, er vergisst nicht das Gute, das diese gewirkt hatten. Po piąte, on nie zapomina tego dobrego, które było udziałem tych wymienionych sióstr. Und sechstens vergisst er nicht, dass sie solche sind, deren Namen im Buch des Lebens stehen. A po szóste, on nie zapomina wspomnieć o tym, że to są osoby, których imiona zostały zapisane w Księdze Żywota. Wollen wir auch diese Gefahr unter uns aus dem Weg räumen? Czy tego rodzaju niebezpieczeństwo wśród nas chcielibyśmy też usunąć? Diese Gefahr, wodurch wir die Freude im Herrn verlieren können. To niebezpieczeństwo powodujące, że możemy stracić tą radość w Panu. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Radujcie się w Panu zawsze. Und dann will er es noch einmal sagen, freut euch. Jeszcze raz powtarzam wam, radujcie się. Viele von euch kennen den Bruder Kurt Brehm. Wielu z was zna tego brata Kurta Brehma. Ich glaube, er hat euch auch oft besucht. Wydaje mi się, że was też kiedyś odwiedzał. Er war 98 Jahre alt. On dożył wieku 89 lat. Dann betete er. I on modlił się. Vor einer Versammlungsstunde betete er. Przed pewną godziną zgromadzenia modlił się. Er sagte, Herr Jesus, du weißt, jeder von uns braucht Freude. I powiedział tak, Panie Jezu, Ty wiesz, że każdy z nas potrzebuje radości. Aber welche Freude suchen wir? Ale jakiej radości my poszukujemy? Dass wir mehr diese Freude im Herrn haben. Chodzi o to, abyśmy mieli radość w Panu. Weißt du, wo Paulus sie gefunden hat? Czy wiecie, gdzie Paweł ją znalazł? Das haben wir heute Abend noch mal gesehen. Dzisiaj wieczorem to jeszcze raz oglądaliśmy. Dieser Herr hat sich nicht verändert. A ten Pan nie zmienił się w niczym. Seine Herrlichkeit ist bis heute die gleiche. Jego chwała do dzisiaj jest taka sama, jednakowa jak wtedy. Und er allein kann auch uns mit dieser Freude erfüllen. I tylko on, jedynie on może nas tą radością wypełnić.